racji tego, że mikrofon mamy, jaki mamy, proszę każdą chętną osobę, która chce zadawać pytanie o podejście tutaj, dobrze by było, jakby się ustawiła kolejka, śmiało proszę się nie krępować. W międzyczasie, jak już tam się Państwo będą namyślali, opowiem o takim filmie animowanym, który dzisiaj widziałem. Proszę się ustawiać w międzyczasie. O wietrze. Była to taka bajka, która przedstawiała społeczeństwo, które ciągle działało w sytuacji silnego wiatru. Ciężko było iść, ciężko było się poruszać, ale oni jakoś się dostosowali. Picie nalewali pod kątem, pili tak samo, włosy obcinali na stojaka, tylko nożyczki szły. W ping-ponga grali na jedną osobę, bo wiatr zawracał tą piłeczkę z powrotem, aż w końcu przyszedł taki Janusz Korwin-Mikke, wyłączył maszynę generującą wiatr i rzeczywiście na początku było pewne zaskoczenie, był pewien bałagan, ale jak łatwo potem się działało. I myślę, że jesteśmy w stanie wszyscy razem to zrobić też w Polsce. Wyłączyć w końcu tą maszynę, która nam utrudnia życie i zauważyć, że tak naprawdę to przyzwyczailiśmy się do chorej sytuacji, która nam tylko wszystko spowalnia i utrudnia. No, nie widzę jeszcze żadnej osoby. Proszę bardzo. To ja bym chciał zapytać, jak pan wyłączy tą maszynę? W jaki sposób, tak konkretnie, bez takich ogólników, tylko tak naprawdę konkretnie? Tam są różne szkoły. Deng Xiaoping przejął od środka aparat partii komunistycznej, która po prostu widziała pełną ruinę, zobaczyła jakąś nadzieję i pozwolili. I teraz oni się nazywają dalej partia komunistyczna. Ale tam pamiętam książkę z Romana o Chinach, znaczy Patyk, to jest taki Żyd francuski, i on mówi tak, Chinami rządzi 25-milionowa partia komunistyczna. A tam nie ma ani jednej feministki, ani jednego ekologa zajmowanego, ani jednego dogmatyka marksizmu, nikt Marksa nie czytał. Jest tam 25 milionów drobnych i średnich przedsiębiorców, którzy tym krajem... O, jest tam trochę działaczy partyjnych oczywiście, a to jest margines. Drugi sposób to jest Pinocheta. Jak wszystko się waliło, to przed generałem Pinochet zaprowadził porządek i to ruszyło od miejsca. Koszt tego to było 1500 rubli. No ale ci to naród bardzo taki impulsywny, a ponadto proszę pamiętać, że był tam Fidel Castro z wizytą dwa tygodnie wcześniej i rozdał 25 tysięcy karabinów Kałasznikowa. Więc w tym momencie 1500 trupów to jest bardzo niewielka taki koszt reformy. Erhard w ogóle zrobił to bez niczego. Erhard w Niemczech metodą niedemokratyczną oczywiście, bo nikt nie głosował na reformę Erharda, ale ówczesna, podobnie jak w Chinach się opinia, prawda? Uznano, że trzeba zrobić reformę, on ich przekonał argumentami. I wie pan, ja mam taką propozycję. Jeżeli, ja twierdzę, że będziemy mieli rozwój 15%, przyjmijmy 10, tak jak mówi Rybiński, jeżeli panujemy władzę. No to zakładając, że Niemcy są na dwa razy bogaci, już nie są, ale powiedzmy, to ile nam zajmie dogonienie Niemiec? Takie proste zdanie na procent składane. Jak my plus 10, a oni minus 1, to jakieś 5-6 lat, nie? Tak. Nie chcemy się liczyć, ale coś koło tego. No i jeżeli Erhard objął władzę w Niemczech, które były zrujnowane po wojnie, kompletnie, prawda, przy krajach wojny, to dogonili wielką pytanie w 5-6 lat. Mimo, że Wielka Brytania wygrała wojnę, a oni ją przegrali. No, w Wielkiej Brytanii rządził socjalista, tak samo jak dzisiejsi ci federaci Unii, a u nich był ten ortoliberalizm w Niemczech. Także to trzeba zrobić. Jaką metodą to zrobić? No, najlepiej przekonać jakiegoś generała, gdzie go tu znaleźć, prawda? No, wydawało się, że można przekonać ludzi pana Tuska, to stało się odwrotnie. Zamiast on, gdy był kiedyś liberałem, prawda, przekonywać ludzi, to on sam się, że tak powiem, zdegenerował. Na zasadzie jak przybrazł między wrony, trzeba gadać jak i on, i teraz on już mówi, że jest socjaldemokratą, już nie jest liberałem. On się zdegenerował, a nie naprawił Polskę. I to jest, o to mam pretensje, prawda, pana Tuska. On się okazał oszustem, prawda, nie zrobił tego, co obiecywał. Ja sam mam pretensje pana Kaczyńskiego, który obiecywał walczyć o suwerenność państwa, a to on negocjował traktat liboński, prawda, to on go podpisywał, to on go ratyfikował, to PiS za nim głosował. To są pan dał oszust. Oni się bawią z nami w dobrego i złego gminy, nie? Chociaż ja potem tak na PiS się wahał, prawda? Taka zabawa. Także trzeba znaleźć kogoś takiego. Nie bardzo wierzę w demokratyczne dojście do władzy, ale w momencie, kiedy zacznie się chwiać sytuacja,
to możemy wygrać wybory, jeżeli zaczyna się kryzys prawdziwy. Bo teraz nie ma jeszcze kryzysu. Ja pan coś powiem. Nie, to jest początek dopiero, tak, że państwu powiem. Największym naszym sukcesem, nie tylko oczywiście moim, ale również ludzi z obrzeża, to pan Gwiazdowski, prawda, jest to. W takiej Grecji wygrała Syriza. To jest taka jakiego nowość w Grecji. W Hiszpanii na pierwszym miejscu jest partia Podemos, możemy. To samo mniej więcej. U nas ekonomizm może liczyć na 2%. Bo nieustanna propaganda, jaką my jednak życzymy z ogromnym wysiłkiem, prawda? Jednak to pokazuje, że jednak ludzie, no mimo wszystko, to są jeszcze, ale jednak aż tak niezasocjalizowani jak w tej Grecji czy Hiszpanii. Także mamy szansę, powtarzam, mamy szansę. Trzeba mieć też odpowiedni moment chwycić historię, prawda? Jeden dobry generał, ale problem polega na tym, że nasi generałowie poszli do wojska, żeby mieć emerytury. Głównie. Nie będą ryzykowali niczego, to jest pewien problem. Ale możemy oddać się na kapitana. Ale jedno trzeba robić swoje, mówić swoje i czekać na moment. Tutaj wali nieustannie murną kiedyś, słyszę. Byłoby trochę szkoda, prawda? Taka piosenka, znasz prawdę o głowie i murze, daj spokój, za piękny jest świat. Nie, ale świat mają ci, którzy mimo to walą głowę. Proszę o następne pytanie. Podchodzimy tutaj. Ja w międzyczasie powiem, że jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania, to mieliście państwo też okazję przy wyborach samorządowych oglądać nasze rozwiązania, poznawać je. O, jest nareszcie chyba, tak? Ktoś odważny? Mamy akurat w Polsce ten przywilej, że mamy bardzo fajny wzór, ustawa Wilczka. Możemy z niej naprawdę czerpać garściami i naprawdę nie trzeba wielce wymyślać. Tutaj pan Korwin-Mikke jest też jako kandydat na prezydenta przede wszystkim w związku z obecną kampanią wyborczą. Takiego myślę, że takiego prezydenta nam potrzeba, a nie na przykład pani Ogórek, która zrobiła wielki szum medialny, że ona by zadzwoniła do Putina. Przecież Putin to by tylko wódki się napił i ogórkiem przegryzł, a nie... no to tym bardziej nic by nie zrobił. Tutaj chodzi o działania też wewnętrzne, tak? Jakie może dokonać prezydent, przede wszystkim blokowanie głupich ustaw, wetowanie. Oczywiście. I przede wszystkim musi być odważny i nie ulegać naciskom. Powiedział, że z ustawy Wilczka możemy czerpać garściami. Jest to pewna przesada, bo cała ustawa Wilczka mieściła się na dwóch stronniczka papieru. No myśmy przywykli do ustaw, które liczą 200 stron, tak? To bardzo krótka ustawa, ale za to bardzo dobra. Natomiast co do pani Ogórek, to ja mówię, no ja chcę być takim prezydentem, który ma silną armię, żeby sąsiedzi się nazwali. No jak będziemy mieli do prezydenta panią Ogórek, to każdy by chciał nas kochać. No. Już nie powiem jak. Następne pytanie, proszę. Dobrze, bo widzę, że temat i Putina nie został już poruszony, więc pójdę jakby w tym temacie. Ja mam pytanie. Zostaje pan prezydentem w maju. No i jaki konkretnie pan ma tak dokładnie stosunek do samej Ukrainy? Jak Polska jako państwo powinna się zachowywać w tym stosunek chociażby sprzedaży broni, podpisywanie wszelkiego rodzaju umów oraz jaki pan ma stosunek chociażby do najemników walczących prywatnie bądź nieprywatnie po stronie ukraińskiej bądź też również rosyjskiej? Jak sobie najemnicy walczą na swój rachunek i mnie to nie interesuje. Jestem przeciwny ustawie, która zabrania ona jest czasów jeszcze poborowych, prawda, kiedy byli jeszcze poborowi. Zabraniała walczyć w obcych wojskach. Ja nie widzę powodu, żeby dorosły mężczyzna nie musi wdać jako najemnik. Po jednej, czy po drugiej stronie, czy po obydwu. Nawiasem mówiąc, tak się śmieję, bo ci sami ludzie, którzy mówią, że Zaporoże jest ukraińskie, prawda? Ci sami ludzie mówią, że jak się pytam, no i mówię, że chcę po stronie Ukrainy. Mówię, po której Ukrainie? Bo jeżeli tamci są też Ukraińcy, to czy mamy walczyć po stronie tych Ukraińców, czy tamtych Ukraińców? Łapią własną pułapkę. Ja się nie mam zamiaru mieszać w te sprawy, absolutnie. Prywatnie. Uważam, że mówię to 25 lat temu, że Krym wróci do Rosji, no bo tam Ukraińców prawie nie ma. Nie wiem, Państwo, powiem dwa słowa o sytuacji na Krymie, bo to jest zupełnie inna niż w Donbasie, zupełnie inna. Na Krymie była sytuacja taka, że
86% ludzi głosowało demokracją i demokratą za przyłączeniem Krymu do Rosji. To nie jest ważne, nie jestem demokratą, to jest inna sprawa. Tam był parlament, bo to była autonomiczna republika. Parlament był wybrany za czasów okupacji Krymu przez Ukrainę, nie przez Rosję. I ten parlament jednogłośnie uchwalił niepodległość Krymu. Więc czepianie się tego jest zupełnie bez sensu. Ci sami ludzie, którzy mówią, że Czeczenia miała prawo wystąpić o tym republiku, ci sami ludzie mówią, że Krym nie miał prawo. Tak samo Czeczenia była o tym republiką, jak i Krym. Także no, nie bądźmy tutaj pokrytami. Ja się do tego nie mieszam, nie stoję ani po stronie Ukraińców, ani Rosjan. Uważam, że Polska nie ma po prostu żadnego interesu, żeby się w to mieszać. Jeżeli jakiś polityk do was przyjdzie i powie, że Polska jest zagrożona i boimy się Rosji, to ja powiem, czy widzieliście jakieś fortyfikacje na granicy z Rosją, w Hamburgu, w Hamburgu, w Graniewie? Nie. Nikt się tam Rosji nie boi. Tam chodzi tylko o to, żeby zrobić zamówienia rządowe, wojskowe i 10%, żeby ci zrobili zamówienia, dostali łapówki, jak zwykle, to o to chodzi. Amerykanom chodzi o to, by nie wolno. I ja chciałbym, żebyście postarali się trochę zrozumieć Rosję. Bo ja jestem podobno neutralny, ja nie jestem człowiekiem, który wystał nienawiść do Rosji z mlekiem matki. Jestem absolutnie neutralny. Ja wiem, że większość Polaków albo właśnie wystała nienawiść do Rosji z mlekiem matki, albo nie lubi obecnie Rosjan na komendę z Waszyngtonu i z Brukseli, choć z władzy CPO. Ja nie wiem ani do jednych, ani do drugich. Takie stare powiedzenie z Moskiego, że są ludzie, którzy bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. Ja bardziej kocham Polskę, ja będę prowadził politykę propolską. To może wymagać albo sojuszu z Rosją, albo wojny z Rosją. Różne są układy, różne możliwości. Ale patrzcie na perspektywę Rosji. Rosja jest dziedzicem Związku Sowieckiego, tak? Formalnym dziedzicem, tak samo jak RFN jest dziedzicem III Rzeszy, legalnie, prawnie, tak samo Rosja uznała się za dziedzica Związku Sowieckiego. I teraz popatrzcie na mapę. Kiedyś tu był Układ Warszawski, tak? Tam było NATO. A tak, NATO połknęło NRD, NATO połknęło Polskę, Czechosłowację, NATO połknęło ziemie sowieckie, czyli Litwę, Łotwę, Estonię, NATO połknęło Rumunię i Bułgarię. W tej chwili NATO chce pokonać Ukrainę. NATO jest agresywnym paktem, który jest coraz bliżej Moskwy. Z tego punktu widzenia. Tak oni to widzą. Ja widziałem taką mapkę, rosyjską mapkę, pokazującą bazy NATO z napisem: Rosjanie chcą wojny. Patrzcie, jak blisko baz NATO umieścili swój kraj. Otóż tak to widzą Rosjanie. Oni są nieustannie atakowani przez NATO i za chwilę się Amerykanie wydadzą nie 50 na 100 miliardów dolarów na robienie Majdanu jakiegoś w Moskwie, prawda, i tak dalej. No, oni się tego boją. Więc popatrzmy przez chwilę na sytuację oczyma Rosjan, jak oni to widzą. Ja nie mam zamiaru bić się ani z Rosją, ani z Ukrainą. Jak pan się pytał o sprzedaż broni. Broń powinien sprzedawać firmy prywatne. Niech sobie sprzedają komu chcą, z zyskiem. To rządu polskiego nie powinno to w ogóle interesować. Ważne, żebyśmy mieli armię. Ja chcę mieć silną armię, żeby w razie czego mogła działać. Nie tyle, bo nie można prowadzić polityki, jak się nie ma. Jak były rozmowy w Mińsku, to była Polska? Nie było. A była tam Unia Europejska? Nie było. A dlaczego były Niemcy i Francja? Bo Niemcy mają Bundeswehrę, a Francja ma lotniskowce i bronią drogi. I dlatego oni istnieją w polityce zagranicznej, a Unia nie istnieje. Słuchajcie, księstwo Liechtenstein jest ważniejsze w polityce niż Unia Europejska, bo księstwo Liechtenstein ma 40 żołnierzy, a Unia nie ma ani jednej. A Orbana tak atakowali teraz, prawda? A Orbana teraz tak atakowali, prawda? Byłem z Orbanem. Zresztą Kaczyński jest śmieszny, prawda? Bo nie podoba mu się, że Orban nie nienawidzi Rosji. A Orban realizuje interes państwa i tyle. No. Ja nie wszyscy popieram Orbana, to jest jedno istotne. Pan Orban zrobił jedną rzecz bezcenną. Mianowicie pokazał, że państwo trzy razy mniejsze od Polski może sobie zagrać na nosie Unii Europejskiej, a ona nie ma armii, więc mogą mu na łonek nazwać. Witam panie prezesie, ja mam takie pytanko. Za ile lat coś się w tym kraju zmieni, coś ruszy w ogóle? Już niech abstrahuję od wyniku nowej prawicy do Parlamentu Europejskiego. Ile lat jeszcze trzeba, żeby cokolwiek się zmieniło na lepsze, żeby to do nas ludzie przyjeżdżali na zarobek, a nie żebyśmy wyjeżdżali za granicę? Ja
Dziękuję bardzo. W Londynie głosowało na nas ponad 60% Polaków. To jest jeszcze jeden sposób, żeby się podbyć agresji, żeby ludzie emigrowali. Bo ci ludzie najbardziej energiczni wyjechali z Polski do Anglii, w Polsce siłą jeszcze mu nie obalą. A wam też nie obalą, bo są cudzoziemcami, więc się nie mieszają do polskiej polityki. Tak się wzajemnie zmienia ten program. Erasmus prowadzi zmienia tych ludzi, żeby nikt nie był zakorzeniony w swojej ziemi, żeby można było z ludźmi zrobić. Wykorzenionymi ludźmi się bardzo łatwo robi. No i co zrobić? No to bardzo prosto co zrobić. No, jak zlikwidujemy podatki dochodowe, zdaję po sobie sprawę, że nie tylko wróci czwarta emigracja, ale przyjedzie jeszcze masa Angoli. Zatem tam będzie. Znoszenie podatku dochodowego, jak dojdziemy do władzy, zajmie nam jeden dzień. To nie jest taki problem. A żebyśmy doszli do władzy, to nie wiem, ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. Rząd sowiecki został podbity siłą. Bankrutował. PRL nie został podbity siłą. Bankrutował. I w tej chwili czekamy, aż zbankrutuje Trzecia Rzeczpospolita. Ona już jest bankrutem, przecież wie pan, jesteśmy zadłużeni. To może być za tydzień, za trzy dni. Jak pierwszy bank powie, sprawdzam, zażądam wypłaty. Oni tego nie chcą robić, bo się boją, że jak się załamie, prawda, i w ogóle nic nie dostaną, tak przynajmniej sukcesy dostaną. Ale jak któryś bank na przykład zrobi na złość, prawda, z jakichś powodów, na przykład przekupiony przez Rosjan, prawda, powie sprawdzam, to poleci. Poleci całe dominę. To może być za trzy dni, może za trzy lata, nikt tego panu nie powie. A po co ja tu jeszcze, prawda, po co ta propaganda? Ja chcę mieć te 15% za sobą. I wtedy każdy ma na około 7 znajomych. Jak się to wszystko załamie, to tych swoich 7 znajomych wytłumaczy, dlaczego się stało, prawda, Korwin-Mikke mówił, prawda, i tak ludzie mówią, a rzeczywiście, oni nie rozumieją, co chodzi. Ja pamiętam taki list do Gazety Wyborczej, tam jest cenzura na mnie, więc jak jest nazwisko Korwin-Mikke, to od razu leci na biurko pani Uczywo i ona to cenzuruje, ale tam nie było mojego nazwiska. List brzmiał, niech już rządzi nawet ten z muszką, byle w tym kraju był jakiś porządek. Ta niewiasta nie wie, o co chodzi, ale wie jedno, Korwin-Mikke mówił o zwrotnej czytarci, bo tamci działają źle. Wiecie, mężczyźni mają pewną tendencję, nie doceniają kobiet, nie? To jest duży błąd. Kobiety może testów na inteligencję nie rozwiązują tak znakomicie, ale one mają jedną, wiele bezsennych, ale jedną mają bardzo ważną. Kobieta wie, kiedy mężczyzna wie, o czym mówi. Kobieta to wyczuwa. Bijąc pewnie siebie, prawda, wie, tak dalej, to wyczuwa. Kobiety, które tej zdolności nie miały, no ginęły z głodu razem ze swoimi dziećmi. Więc w wyniku selekcji naturalnej się wyłoniły kobiety, które umieją dobrze oceniać, czy mężczyzn, co jest wart mężczyzn. I to jest istotne. I to jest to, trzeba zawsze nie doceniać kobiet. Możemy sobie dowcipkować na to i to, a kobiety mają wiele takich cech, których my nie mamy, a znakomicie nas upłynie. Kwestia techniczna. Będzie nam łatwiej ocenić, jak długo mamy odpowiadać na pytania, jeżeli będziemy wiedzieć, ile osób chce zadać pytanie, więc zapraszam też do kolejki. Nikt nie podsiądzie, spokojnie. Proszę, to zapraszam, nie problem. Może jakaś kobieta, bo jest bardzo dużo kobiet, a... Ale podobno Korwin nie lubi kobiet, no. A tyle kobiet jest. Dobrze, przekazuję dalej, proszę bardzo. Witam, mam pytanie co do... Witam, mam pytanie co do wyborów parlamentarnych. Załóżmy, że partia Korwin zdobyła już te 15%, jest już znaczącą siłą w parlamencie, no ale żeby mieć większość, to potrzebuje więcej. Czy możliwe byłyby ewentualne koalicje z innymi partiami? I z jakimi jest już? Chciałem właśnie cię zająć głowę. Proszę pana, nasze stanowisko jest stałe i niezmienne. Idziemy do wyborów samodzielnie. Wszystkich ludzi uważamy za bandę durnych i złodziei, nie ukrywam, ale zdajemy sobie sprawę, że jeżeli trzeba, to trzeba nawet rozmawiać do Doba Polski, nawet z ludzercami, prawda? Więc po wyborach, bardzo ważne, byśmy mieli więcej głosów niż SLD, żeby byli tą trzecią siłą, to my idziemy do jednej i drugiej partii i mówimy uczciwie tak. Kochani, chcecie sobie rządzić.
Rozumiem. Chcecie kraść, no to nie powiem kraść, prawda? Chcecie rządzić, tak, nie? W normalnych warunkach byście mieli 20 ministrów, 10, tak? Mamy dla was propozycję. Bierzcie sobie wszystkich 30 i rządźcie. Ale nasi wyborcy, rozumiecie, chcemy tej ustawy, tej ustawy, tej ustawy, tej ustawy i tej ustawy. I zakładamy, oni tak chcą rządzić, że ten, więc po pół roku przychodzimy i mówimy tak, kochani, dobrze wam się rządzi. Dobrze wam się rządzi. Macie takie gabinety piękne, prawda, wypasione laptopy, komórki, gabloty, prawda, sekretarki nas się prosi, prawda. Kochani, kochani, rządźcie sobie dalej. Tylko rozumiecie, nasi wyborcy. Więc chcemy jeszcze tej ustawy, tej ustawy, tej ustawy, tej ustawy, tej ustawy, bo jak nie, to idziemy do konkurencji, która też chciałaby sobie porządzić. I liczymy, że tą metodą uda nam się całkiem sporo przeforsować. Wie pan, ci ludzie, nie wiem, pani Kopaczowa, ja w ogóle nie znam, widziałem ją raz w życiu, ale ja bym pana Tuska. To jest człowiek pragmatyczny, który powie swoim, że tak, no, ten Korwin jest straszny. No ale no będziemy mogli dalej sobie rządzić, jeżeli spełnimy mu te warunki, a w końcu ono nie jest takie sprzeczne z naszym programem, prawda, z tymi liberałami i tak dalej. To połkną. Kaczyński też nie jest taki, to jest centrowy, jego prawda, socjalistą, znaczy nie żyje, tylko prawda, ale on jest centrowcem i pragmatykiem. Ja, mówił mi kolega Wittler, jak wyglądało układanie programu gospodarczego panią Zetą Gilowską. Wyglądało to w ten sposób, Józef Kaczyński, widziała pani Gilowska. A tu podchodzili ludzie tak, ten jest agentem, trzeba tego trzeba wziąć, dobrze. A pani chce podać, nie pani zmniejsza. Ten jest agentem, tego agenta, to, co? Ten gdzieś zmniejszamy. Tak to mniej więcej wyglądało. Być może się zgodzi na tego typu zmiany. Jesteśmy politykami, jest w partii UPR, która będą trzyosobową partię przeprowadziła w Sejmie samodzielnie uchwałę ustawodawczą. U nas trzech w Sejmie. Jest to dość prawdę w interiorze. Kolega Wicer też. Kolega Kaczyński też jest bardzo prawny. Czyli tak w skrócie, koalicja zupełnie w innym stylu niż PSL. Oni dla stołków, a my dla prawa. Witam pana prezesa. Ja chciałbym się zapytać o taką rzecz, mianowicie pańskie plany na przyszłość, no bo zakładając, że na jesieni osiągniemy jakieś 10-15% w wyborach parlamentarnych, no to przez 4 lata będziemy rządzić niesamodzielnie lub bez jakiejś tam większości, albo nie będzie. Jeżeli nie zrobimy wszystkiego, co w naszej mocy, no to nie będzie. Natomiast tam zakładam, że przez te 4 lata media będą o panu mówiły, będą pana pokazywały, co w tej chwili rzadko się zdarza, nawet bardzo rzadko. Także myślę, że jakieś dojście takie prawdziwe do władzy, konkretne, potrwa około 5 lat. Czy ma pan jakiegoś następcę, może ma pan jakichś ludzi, którzy byliby podobnie charyzmatyczni jak pan, podobnie by byli dobrymi mówcami, którzy byliby dobrymi przywódcami dla młodych ludzi, dla po prostu narodu polskiego? Akurat mówcami to jest wielu lepszych ode mnie. Jeśli idzie o to, ja jestem człowiekiem, który, prawda, już za komuny mnie dyskryminowano i nie chciałbym wziąć na spikera radiowego, nie wiem dlaczego. Więc z tym jest pewien problem, ale nadrabiam. Innymi zaletami. Przez te 5 lat się na pewno coś powiem. Ja sobie zdaję sprawę z 2 lat, zdaję sprawę, jak działa moja pamięć. Ciągle jeszcze trafiam w sedno i tego, ale już na przykład pomijając nazwisk czasami przychodzi mi z pewną trudnością. No, także zdaję sprawę, co będzie za 5 lat. I ja tak sobie planuję, że teraz idę do Sejmu, będziemy do Polski zmieniali, ale za 5 lat to sobie ja wiem, albo pójdę na emeryturę do Unii Europejskiej ponownie, jeżeli będzie jeszcze istniała oczywiście. Mam nadzieję, że nie będzie już istnieć. Ale jeżeli będzie istnieć, to sobie pójdę na emeryturę do Unii Europejskiej i tyle. Będzie rządził już partią polską, posłą kto inny. Ten to będzie najlepszy oczywiście. To trudno powiedzieć.
Ja miałem swoje typy co do ludzi, którzy są bardzo dobry i nawet część tych ludzi mnie opuściła. Zdumiało kompletnie, że świadczyło jakimś kompletnym braku myślenia politycznego. Moim zdaniem. Jakby chcieli tego robić, to powinni poczekać jeszcze pół roku po wyborach parlamentarnych, a nie teraz. No i trudno. Okazało się, że... Ale to być może była ta agentura, prawda? Bezpieka ma swoją agenturę dobrze zakamuflowaną, którą trzymają na drugą, trzecią, czwartą zmianę, prawda? No jedna. Możliwe to była jakaś agentura. Wystarczy jeden dobry agent, żeby przymówił tego. Pamiętam, była taka partia w Queenslandzie, znam jej faceta, fantastyczny facet, taki prosty człowiek, taki, a świetnie znał teorię, idealny wolnorynkowiec, a taki człowiek z ludu, prosty taki kierowca czy coś takiego, naprawdę świetny nie robić. I on był premierem, tej Islandii. I co zrobiła bezpieka? Brała na rozmowy poszczególnych przywódców jego partii, mówili, ty jesteś najlepszy, ty jesteś lepszy od niego. I każdemu tak mówiła i oni go walili. I w ciągu dwóch lat partia zjechała na 2%. Także tak się działa. Ja akurat jestem twardy, to jest zmienia partii, ludzie idą za mną. Najważniejsze partie są nie członkowie, a wyborcy. Za mną poszło 90% partii, natomiast najważniejsze ile wyborców poszło. To jest. No właśnie tak jak partia Korwin chce deregulacji, to zaczynamy od deregulacji zawodu polityka. U nas każdy może zostać liderem, de facto nie ma właśnie tak jak w innych partiach, że prezes namaszcza, mianuje jakiegoś następcę, tylko każdy sam musi sobie zapracować na to wszystko, prawda? Tak jest normalnie. Proszę bardzo. Proszę pana, ja pana bardzo cenię i widać tutaj, docenia pana raczej to pokolenie młodsze. Widać, że mniej to starsze. Czy pan, nie zgadzam się z pana poglądami, ale pan zbyt dużo daje powodu mediom, tym wszystkim szczekaczom rządowym. Oni wyrywają pana zdania z kontekstu, przekręcają. Czy nie trzeba troszeczkę chytrości i lekko się powściągnąć z pewnymi takimi radykalnymi wypowiedziami, żeby nie manipulowali pana tymi wypowiedziami? Głosów słyszałem już ledwie setki. Powiedzi pan ten problem. Jeżeli ja nie mówię szczerze, jeżeli się powściągam, to ludzie to widzą. Poza tym moje argumenty wtedy nie są celne, bo najlepiej się widzi wszystko na kątach skrajnych. Najlepiej wtedy widać, najostrzej widać rzeczywistość. A po trzecie zawsze, co by nie powiedział, to im przekręcą. Jak media, nie pan sobie daje sprawę, pomijam, że politycy im każą. Mamy szefa jednej z telewizji, który mówi mi tak. Panie Januszu, ja bardzo pana lubię. Ale mi powiedziano, że jak będę pana za często pokazywał, to nie dostanę koncesji i 900 milionów dolarów szlak krewi. Po prostu, przecież telewizję mają co 10 lat odnawiane koncesje. Koniec. Prosta sprawa. Byle pretekst wystarczy, żeby koncesję odebrać. Także taka jest sytuacja i oni to robią. Poza tym telewizja ma własne interesy, reżimowa na przykład. Polsat na przykład ma 4 chyba programy i zatrudnia w nich 240 osób. Reżimowa ma też 4 programy i zatrudnia z nich, nie pamiętam, 8 tysięcy ludzi, czyli na wasz koszt, bo to jest abonament na to. On realizuje misję, czyli zatrudnia masę ludzi, którzy za grube pieniądze was oszukują, okłamują i tak dalej. No więc mają interes, bo jeżeli my dojdziemy do władzy, to ich zaraz sprywatyzujemy i trzeba będzie pracować uczciwie. Na gruzach telewizji powstanie 5 prywatnych czy 10 prywatnych, prawda? Ja rozmawiałem, że pan powiedział z ludźmi z tej telewizji i ta pani powiedziała, redaktorka, ja wie pan, ja pana nie mogę popierać, wtedy my redaktorzy stracimy prasę. A operator kamery mówi, a ja go popieram, bo jak na gruzach jednej reżimowej powstanie 5 prywatnych, to będziemy mieli 5 razy więcej kamer. Także, ale niestety decydują o kierunku telewizji redaktorzy, a nie operatorzy kamer. Więc na tym polega pewne nieszczęście. Zawsze przekręcą. Co by nie zrobić, zawsze. Ja panu powiem, to rzeczy monstrualne. Na przykład, bo kiedy w Gdańsku była kampania prezydencka. I ktoś rzucił hasło, żeby walczyć z korupcją w ten sposób, żeby zaostrzyć kary dla tych, co dają biorą łapę. A co ja powiedziałem, że nie, że ci, co
daje łapówki, bo jest bezkarny. Pierwsze, dawać to każdemu wolno. A po drugie, oni się nigdy nie przyznają, prawda? Trzeba złamać solidarność tego, co daje czy bierze, a potem się przyzna. Informacja w telewizji. Na spotkaniu w Gdańsku Korwin Mikke wyjął się przeciwko walce z korupcją. Tyle. No, także takich przykładów mogę ze 2-3 jeszcze wymienić. I przekręcają wszystko co człowiek powie. Nie ma siły, prawda? Ja bym to wytłumaczył, musiałbym mieć co najmniej ze 3 minuty, prawda, mówić, a oni jednym zdaniem mówią, a mnie już nie dopuszczają do głosu. Ale trudno, trzeba mi powiedzieć, na szczęście jest internet. Na szczęście młodzi ludzie oglądają internet i swoim rodzicom, prawda, i krewnym mówią, co Korwin Mikke powiedział, a na plan. Też partia konserwatywna, no teraz to jest żadna konserwatywna z kamerą, ale przedtem to była naprawdę konserwatywna partia Czerwonej. I media robiły z nich to samo co ze mnie, tylko oni mieli 800 tysięcy zarejestrowanych sympatyków. I w każdej sprawie, jak tylko media taką mały, to klik, była informacja do... Ja ci tłumaczyli swoim sąsiadom, znajomym, prawda, którym z pracy, co powiedziała naprawdę partia konserwatywna, a co oni powiedziały my. No bo media są, wie pan, jakie są. W Ameryce na przykład robiono, w New Yorku, to jest wielkie całe miasto, robiono ankietę wśród dziennikarzy. I oni się przyznali, że 83% dziennikarzy ma blogi lewicowe, 11 prawicowe, a to kilka obojętne. 83% dziennikarzy w Ameryce. W Polsce jest lepiej, wie pan, po co to jest. Lepiej, nie jest źle w Ameryce. Proszę bardzo, ostatnie pytanie panu, pan coś chciał, tak? Tak, chcę już powiedzieć. Mimo wszystko, jednak, trzeba trochę ruszyć różnych fortelli. Oni różne fikołki stosują, różne chwyty. A pan idzie to zbyt prosto. Bo demokracja ma to właśnie do siebie, że jednak do tych ludzi trzeba dotrzeć za wszelkim sposobem trzeba dotrzeć, bo nie osiągniemy sukcesu. Nie osiągniemy. Ale to dociera. Są tacy ludzie, na przykład Aleksander Hall w Gdańsku, tak? Czy pan Gorów. Oni mówią mniej więcej to samo, co ja, tylko tak łagodnie. No i gdzie są? Gdzie oni są? Chyba. No gdyby politycy zaczęli działać gospodarczo, może by w końcu przejrzeli na oczy, bo by poczuli na własnej skórze, jak to jest. Jeszcze wracając do tego TVP, to przecież tam jeszcze ludzie z LPR-u siedzą, tylko tą kartę przecisnął przez czytnik i oni sobie tam są. Mamy też taki dylemat, czy pan prezes powie coś kontrowersyjnego i go pokaże, jak na przykład za mną Grodzko wtedy, gdzie słupki też skoczyły, od razu był wielki ten anbar z telewizji, czy w ogóle go nie pokaże, tak? To jest zdumienie tych ludzi mediów. Korwin Mikke powiedział coś o Hitlerze. Koniec Korwin Mikke wreszcie. Nie, kurczę, słupki poszedł w górę. Korwin Mikke powiedział coś o niepełnosprawnym. To już koniec problemu. Nie, kurczę, poszedł w górę. Korwin Mikke powiedział coś o kobietach. Nie, w górę. Niektórzy rozkładają ręce i mówią, że Korwin Mikke jest nieprzemakalny zupełnie. Otóż nie. Ja po prostu mam rację. Panu powiem, jak była ta wypowiedź na temat, pamiętam, jak jeden z tych tematów, że nie pamiętam jaki. I miałem oczywiście rację. No tak, na portalu Wirtualna Polska, gdzie zjechano mnie bardzo solidnie, poparło mnie około 85% internautów. Komentarzy było kilkanaście tysięcy, ale 85% mnie nie popierało. Na Interi, lewicowym portalu, gdzie objechano mnie jak burą sukę, jeszcze było 60% komentarzy, które nie popieramy. Także wie pan, już ta kategoria ludzi, która nie siedzi bezmyślnie jak w telewizji, tylko samodzielnie biega po internecie, oni nam myślą samodzielnie. I ta propaganda reżimowa trochę po nich spływa. Także i nawet więcej. Czasami jest takie już nawet rozmowanie, gdzie jak oni kogoś atakują, a znaczy, że się go boją, prawda? I dlatego tak atakują. Także to jest oczywiście mentalne sekty, to jest jasne, prawda? A to jest sekta spora. Ja mam dla pana polubień na Facebooku, w tej chwili coś 535 tysięcy, czy 6 czy coś takiego. To idzie w górę każdego dnia. Natomiast dla porównania. Wielka Brytania jest większa od nas i Farage ma 50 tysięcy.
Pan Tusk ma polubień 50 tysięcy czy 60. Kaczyński też coś koło tego. Ja mam 500 tysięcy. To budzi oczywiście zdumienie ludzi. Zdumienie ludzi i ten. I ja, coraz więcej, sekta stała się dużą sektą. Sekty mają znacznie mniejszą, którą zdobywały władzę. Także myślę, że będzie dobrze. To są młodzi ludzie na moje spotkania. Wchodzą ludzie w wieku lat 23, 24, 26, w tej granicy. Są i młodsi oczywiście, są i starsi. Ale to jest średnia. To są ludzie, to już nie są studenci. Jak ja 10 lat temu czy 20 na spotkaniu, to wiem, że to byli studenci. Dziś nie. Dziś studenci często myślą właśnie o posadzie. Natomiast zwykli, prości chłopcy. Chłopcy, prawie. Zwykle chłopcy, to są chłopcy. Myślą o tym, czy się odkręcić, a może nie warto jeszcze, może uciec z tego kraju, a może nawet zostać, jak uciec z tego kraju, założyć firmę, albo założyłem firmę, co robię, żeby mnie zamknęli. Są to ludzie w wieku 30-30. W normalnym kraju, dawniej, człowiek mając lat 17, szedł do pracy, mając lat 24. On już pracował, on już był trochę dorobiony, już zebrałem 17, prawda, zakładał rodzinę. Tak wyglądał na normalny kraj. Dzisiaj ten człowiek ma 24 za jakimś stypendium, prawda? I nie wie, czy ten albo na gabuszku u rodziców. No i on już nie jest, on się nie czuje mężczyzną. On chce działać, chce czuć się samodzielnie, chce mieć własne dzieci, prawda? Chce za nie odpowiadać. No to są ludzie, to jest potęga. Jeżeli ja mówię na spotkaniu, że jeżeli sfałszują znowu wybory parlamentarne, ja wezmę do obalenia rządu siłą, to lecą urywany brak na spotkaniu. No ale tych ludzi pan nie wyprowadzi chyba na ulicy. Jeżeli sfałszują wybory parlamentarne, wyprowadzę na ulicy. No i nie boi się pan konsekwencji? Najwyżej mnie zastrzelą, o Boże, mam już tyle lat. Ale ma pan jedno życie. A się myli. My chrześcijanie się tak bardzo nie troszczymy o nasze życie. Dbamy o wartości. Co? A jak się z odpowiedzialnością za życie tych młodych chłopaków? Jesteś na dorośli, ja. Wszystkich nie wystrzelają, spokojnie. Nie ma. To są chłopcy. To są ludzie odpowiedzialni. Pan, Pałacu Zimowego, mało to za historię. Zakomana historia Rewolucji Październikowej. Zakomana Rewolucji Październikowej. I to było tak, że podczas rewolucji, czyli noc na 7 listopada, bo dziękuję, robiło się w listopadzie, jak sama nam wskazuje, i zginęło 6 osób przez pomyłkę. Odbyła się praktycznie bez krwawa. Natomiast Pałacu Zimowego bronił batalion kobiecy. Potem taka moda była, jak chciała, że kobiety będą w wojsku. Batalion przeżył w całości, natomiast został w całości zgwałcony. Także przydatność kobiet w wojsku jest średnia, szczerze mówiąc, no i ja chciałbym być takim prezydentem poważnym. Ja chcę mieć do 1000 wojska, ale wojska, bo teraz mamy 30 tysięcy, reszta to są gryzipiórki, bataliony kobiece i generałowie, których mamy podobno więcej niż armia chińska. I proszę pana, z tych 30 tysięcy tylko 6 tysięcy tak naprawdę miało broń, strzelało warunkach normalnych. A ja chcę mieć 100 tysięcy zabijał. Z tego jedno się stanę tam w Sudanie czy gdzieś tam, żeby się zabijali. Ja chcę mieć w wojsku ludzi, którzy chcą zabijać. Żeby no, to znaczy, zabijać. Że ich chcą ginąć. To ich głowa, żeby nie zginąć. Oni po to idą do wojska, bo lubią ten sport. Bo za sędzią może zginąć. Pan siada do samochodu, też pan może zginąć, a siada. Ja nie dyskutuję z panem. Żołnierz chce do tego, żeby strzelać. No właśnie. No i tak. O, jeżeli on dobrowolnie idzie on na zawodowego, to nie jest poborowy, prawda? Poborowy, bo ja nie myślę za granicę kraju. To nie będzie poborowy. A gdybym miał poborowy, to nie wziął za granicę kraju, bo poborowy ma bronić swojego domu. Natomiast ochotnik idzie po to, żeby ludzi postrzelać. Jak ja nie pan byłem. Jak siedziałem w tym, w Białołęce internowany, to akurat wtedy Argentyńczycy jak głupi napadli na Falklandy, licząc, że tak jak każdy normalny kraj, tak jak akurat zgoła się pogodził z tym Anglicy. Tymczasem, w tej pamięci Lady Thatcherowa posłała tam wojska. I teraz to jest ciekawe. Mnie uczono na wojsku, że żeby zdobyć twierdzę, trzeba mieć 3 razy więcej atakujących i broniących,
A jeżeli bronimy wyspy, to musi 5 razy więcej atakujących niż bronimy. Tymczasem 3 razy więcej żołnierzy było na Falklandach niż atakowało Brytyjczyków. Zajęło im chyba coś 4 dni zajęcie Falklandów. Dlaczego? Bronili się poborowi. Celem poborowego jest przeżyć. Wrócić do żony, do kochanki, do mamy, do rodziny. A żona tak. A celem zawodowego żołnierza jest postrzelać sobie. I oni już wszyscy tam byli tam kreski pułk, prawda, rodierów. Oni już myśleli, a już za 2 lata sobie przejdę, prawda, na emeryturę i nigdy nie postrzelam. To proszę, kurde, można sobie postrzelać, nie? Zacięcie, prawda, śmieli. Zdobyli te Falklandy, się poddawali masowo. No, przecież tak samo się poddały wojska, tam nie opatrzyli Ukraińcy. Ukraińcy posłali na front wojska regularne. To przecież w tym Dorbaczewie się poddały wszystkie w całości. Także to są poborowie. No, poborowie nie mają tego ducha, ducha bojowego, jakie ma zawodowcy. Także jak sobie zawodowcy? I wtedy się nas może będą nas szanować. Wie pan co? To Bundeswehra w tej chwili już nie trzeba. Wiesz, że w Bundeswehrze na przykład są godziny miłości dla homoseksualistów w koszarach? To panu mówię. Świetna zajęcia całą Europę. Dobra, musimy skończyć.